Proszę bardzo. Chciałem się zapytać, jakby naturalną konsekwencją, wracając do tej homilii przepięknej odnośnie tej mądrej miłości, która czeka do momentu, aż ten człowiek sam odkryje to, że zrobił źle. Chciałem się zapytać, jest pytanie teoretyczne, a co jeśli ten człowiek nie odkryje? Mam takie przypadki, że po prostu się powiesił albo no po prostu nie było tej przemiany. Dwie rzeczy od razu powiem, jasne pytanie. Otóż po pierwsze wtedy jesteśmy bezradni, Bóg jest bezradny. Wtedy czy to uzależnienie, czy kryzys inny doszedł po prostu do kresu. Nie udało nam się uratować tej osoby. Trudno i teraz, więc ta osoba na pewno przegrała życie doczesne, bo tu sama sobie zrobiła piekło na ziemi nam. Natomiast czy możemy się mieć nadzieję na zbawienie tej osoby? Tak. Nie obwiniajmy się wtedy, że powiedzmy na przykład żona zaczęła wreszcie kochać twardą miłością i mąż się zapił powiedzmy na śmierć, czy popełnił samobójstwo. To nie jest twoja wina, żono. To jego kryzys dobiegł kresu, bo wszelkie uzależnienia czy trwanie w grzechu musi prowadzić do śmierci. Śmierć jest wpisana w każdy kryzys. Dlatego Bóg mówi, kładę przed tą drogę błogosławieństwa i życia, drogę przekleństwa i śmierci. Więc jeżeli zaczniesz grzeszyć, wchodzić w uzależnienia, w jakieś straszne rzeczy, musisz umrzeć. My, kiedy zaczynamy kochać twardą miłością, dajemy szansę na uratowanie się. Ale jak ktoś z tej szansy nie skorzysta, to dawanie szansy nie jest naszą winą, przecież tylko zasługą. I książek jeszcze troszkę mam w samochodzie, to jakby ktoś chciał, to niech poczeka. W każdym razie możemy mieć natomiast nadzieję na zbawienie, dlatego że nie wiemy, co się dzieje w procesie umierania. Nawet jeśli dam skrajny przykład, ktoś powiedzmy się zaśpał na śmierć, czy zginął zabijając kogoś, a policjant strzelił do mordercy i ten morderca zginął w akcie zabijania, czy jakiś mężczyzna, mąż poszedł do kochanki, współżył i dostał zawału serca w czasie współżycia, więc zmarł czyniąc ciężkie zło. I tak możemy się modlić o zbawienie i mieć nadzieję na zbawienie, bo nie wiemy, co się dzieje w procesie umierania. Ten proces trwa dobre 2 godziny, a jeśli śmierć z zewnątrz była gwałtowna, to wiemy już od lekarzy bardzo dobrze i od tych, którzy nie przeszli wprawdzie całej śmierci, ale wchodzili w proces umierania i wrócili z tej śmierci klinicznej, mówią, że widzieli, co się z nimi dzieje, widzieli rodzinę wokół łóżka ich, kiedy oni umierali, słyszeli, co mówią bliscy, nie mogli odpowiedzieć, reagować, ale słyszeli, widzieli swoje życie, patrzyli jakby z nad siebie, więc to jest już oczywiste, że w procesie umierania jest ostatnia szansa na zbawienie, więc mamy prawo do nadziei na zbawienie dla wszystkich naszych bliskich, tym bardziej, że jeżeli ktoś strasznie żył, to wiemy, że to może się wlec od pokoleń, może był niewychowany, może był niekochany przez rodziców, może już w okresie prenatalnym były tam na przykład straszne cierpienia mamy, które zatruwały to dziecko w jej łonie, bo dziecko się karmi jako tym, co mama je i pije, ale także tym, co przeżywa. Więc tylko Bóg zna nasze życie od poczęcia, nasze obciążenia od Adama i Ewy, więc to zostawmy Bogu. Natomiast nadzieję na zbawienie może mieć dla wszystkich. Natomiast błagam, nie wmawiajmy sobie winy. Jeżeli ktoś strasznie, fatalnie żył i zmarł i próbował nam, zanim zmarł, wmawiać poczucie winy, no, żeby nam nie manipulować, nie dobijajmy się, nie wmawiajmy sobie poczucia winy. Jeżeli ktoś tkwi na drodze niebożej, uzależnień czy grzechów, czy wszystkiego tam naraz, to tkwi na drodze śmierci. Bóg sam nam to wyjaśnia. Albo wybierasz drogę błogosławieństwa i życia i chce ci się żyć, albo drogę przekleństwa i śmierci. Po prostu masz wpisaną śmierć w kryzys, więc nie dajmy się zaszantażować. Proszę bardzo. Czy ksiądz uważa, że, znaczy ja też tak myślę, że wszystko nawrócenie tej osoby i prześladowanej i tej, znaczy dręczonej i ofiary, to jest też łaska, żeby się nawrócić. I drugie pytanie. Jaka jest recepta, jeżeli nie mamy właśnie wpływu na to, jak się bronić i jak to robić właśnie mądrze, jak się bronić przed dręczycielem? I właśnie to pierwsze pytanie, czy to jest właśnie wielka łaska od Pana, że Pan Bóg otwiera te oczy, nie naszymi siłami to czynimy? Otóż już mówiłem o tym, ale powiem jeszcze mocniej. Żadne cierpienie nie jest łaską.
Cierpienie jest czymś dręczącym. Cierpienie jest złym, czego Bóg nie chce. Więc wyrzućmy z naszego słownictwa i przekonania mówienie, że cierpienie jest łaską. Łaską może być pomoc i jest pomoc Boga, byśmy także w cierpieniu, muszę klucz wyciągnąć, żebyśmy także w cierpieniu się nie załamali, więc bądźmy tu precyzyjni. Bóg wprost mówi, czego chce. Przyszedłem po to i to wam powiedziałem, żeby moja radość była w was i żeby wasza radość była pełna. Tego chce Bóg. Już tu na ziemi. Nie chce, żebyśmy mieli na ziemi piekła, a kiedyś tam w niebie radość. Tak mówią marksiści, tak mówią ci, co kpią sobie z religii, że to jest opium dla ludu, że to jest takie pocieszanie tu i teraz cierp, nastawię drugiego policzka, daj się gnębić, a kiedyś za to będziesz miała, czy miał raj wieczny. Nie. Jezus chce, żebyśmy mieli kawałek nieba na ziemi, żeby mąż kochał żonę, żona męża, rodzice dzieci, dzieci rodziców szanowali, kochali, zakładali szczęśliwe rodziny, żebyśmy my księża kochali, byli szczęśliwi. Nic innego Bóg nie chce. Więc cierpienie nie jest łaską. Cierpienie jest strasznym bólem i może doprowadzić do samobójstwa. Jezus na samą myśl o cierpieniu w ogrójcu się krwią pocił, trwogę czuł, błagał uczniów, zostańcie przy mnie, czuwajcie. Więc nie mówił, ojcze, to, że teraz się, już wiem, jak będę cierpiał, zgodzę się na to, to jest łaska. Nie, to jest potworne cierpienie, to można się załamać. I cierpienie większość ludzi załamuje. Więc bądźmy precyzyjni, cierpienie nie jest łaską. Łaską jest pomoc Boga, byśmy się w cierpieniu nie załamali, tylko przemieniali. Ale Jezus chce, żebyśmy się przemieniali bez cierpienia, to jest Jego pragnienie. Żebyśmy tak jak Maryja żyli, czyli od dzieciństwa pełni łaski, żebyśmy tak jak Jezus od dzieciństwa wzrastali w mądrości, łasce u Boga i u ludzi. To jest Boże pragnienie, żebyśmy się rozwijali przez miłość i radość, a nie przez cierpienie. Natomiast kiedy przychodzi cierpienie nie z woli Boga, tylko wbrew woli Boga, bo cierpienie przychodzi tylko wtedy, kiedy ktoś nie słucha Boga, Bóg nie chce, żebyśmy Go nie słuchali. Więc kiedy przychodzi cierpienie, ono jest tragedią, ono jest ciężarem, bólem. Natomiast wtedy Bóg tym bardziej nam zsyła łaski, byśmy się nie załamali, a z tego cierpienia wyciągnęli wnioski. I zaczęli na przykład mądrze kochać tych, którzy błądzą, a ci, którzy błądzą, żeby zaczęli wreszcie cierpieć, bo na swoje cierpienie to są wrażliwi, o tym, o czym mówiłem. Więc tutaj bądźmy aż przesadnie wrażliwi. Wiem, że tak wielu księży przez pokolenia mówiło inaczej, ale to jest wbrew Ewangelii. No i Bóg, który nas kocha, nie może nam zsyłać jako łaski czegoś, czego się sam strasznie boi. No jeżeli Jezus drze się za przeproszeniem, no powiedzmy tak twardo, w ogrójcu, ojcze, ja nie chcę cierpieć, oddal ode mnie ten kielich, jestem zatrwożony, krwią się poce, na samą myśl o cierpieniu, jeszcze mi nie zadają się, na samą myśl, no to Bóg, który nas kocha, nie da nam jako łaski czegoś, co jest dla Niego samego straszne. No przecież byłby potworem. Więc jeżeli sam siebie chce chronić przed cierpieniem, bo Bóg jest radością, to i nas chce chronić przed cierpieniem. Natomiast kiedy się nie chronimy, bo Adam i Ewa zbłądzili, bo kolejne pokolenia, bo nasi bliscy, bo my sami w słabości, to nam daje łaskę, byśmy się nawet w cierpieniu nie załamali. Ale odróżniajmy łaskę, która przychodzi w cierpieniu, łaskę od Boga, byśmy się nie załamali w cierpieniu, tylko przeciwnie rozwijali, od samego cierpienia, które nigdy od Boga nie pochodzi. Ktoś powie, no księże Marku, ale na przykład stygmaty, no to chyba to od diabła nie pochodzą, czy od nieposłuszeństwa wobec Boga. No to jest przecież bardzo bolesne, zaszczytne, że tak powiem po ludzku, ale bolesne. Otóż to już pytajmy ojca Pio, czy świętego Franciszka, czy innych podobnych, to jest Liga Mistrzów, ale jedno chcę wyjaśnić. No dla mnie jest to oczywiste, przynajmniej dla mnie, że oni, ci niezwykle święci, aż tak się bardzo wczuwali w Jezusa, Jego cierpienie z miłości do nas, że aż się upodabniali fizycznie także z tym cierpieniem. Natomiast tego by nie było nawet u najbardziej kochających, gdybyśmy my ludzie nie skazali Boga na cierpienie. Gdybyśmy nie ukrzyżowali Jezusa, nikt by nie miał stygmatów. A więc nawet jeśli cierpimy tak szlachetnie, tak niesamowicie pięknie jak stygmatycy, to ostatecznie i tak źródło ich cierpienia jest w tym, że ktoś Jezusa niewinnego przybił do krzyża i dręczył. Więc nic tu nie wykombinujemy. Wszystko, co boli, pochodzi od ludzi i z pomocą oczywiście diabła, który zrobi wszystko, żeby nam w tym pomóc, natomiast nigdy nie pochodzi od Boga. Natomiast od Boga pochodzi siła, byśmy się nawet w cierpieniu nie załamali i mądrość, byśmy w cierpieniu umieli się właśnie, to co drugie pytanie Pani było, bronić, byśmy się bronili, do separacji małżeńskiej włącznie. Ja proponuję księżom, żeby napisali na każdym kościele przy drzwiach wejściowych
to, że kocham Ciebie, mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro, to, że kocham Ciebie, mój bliski, nie daje Ci prawa, byś mnie krzywdził. A jeśli mnie krzywdzisz, to się będę bronić do separacji małżeńskiej czy do separacji rodzicielskiej włącznie. Ojciec marnotrawnego syna żył w separacji rodzicielskiej, dopóki syn nie wrócił przemieniony, a jeżeli mnie krzywdzi małżonek, mąż, żona, to mam prawo do separacji małżeńskiej. I to nie jest tak, że Kościół mówi, no jak się już na przykład żono męża, który cię dręczy i możesz wytrzymać, no to już będziemy tolerować, że tam się zdecydujesz na separację. Nie, Kościół ustanawia narzędzie separacji, instytucję separacji, daje mi narzędzie obrony do ręki. Nie, że ledwie dopuszcza, aktywnie mi daje to narzędzie obrony, żebym się bronił, żebym mądrze kochał. Bo powtórzę, bo ten, kto jest w głębokim kryzysie, kto mnie dręczy zamiast kochać, to tylko reagujesz na własne cierpienie, na moje nie, na moją miłość też nie. Nieraz mi kobiety mówią, no zwłaszcza panie, proszę księdza, no ale ja ślubowałam mężowi, że będę go kochać w dobrej i złej doli. Tak, proszę pani, tylko pod jednym warunkiem, że złej doli nie zsyła mąż. Jeśli złą dolę zsyła syn, córka, rodzice, teściowie, rodzeństwo, świat, sąsiedzi, to proszę jeszcze bardziej wspierać męża miłością. Ale jeżeli złą dolę zsyła mąż, to proszę się na razie tylko bronić. Bo mąż jest kimś jedynym, czy żona, małżonek jest kimś jedynym, kto nie ma prawa zsyłać złej doli, bo ślubował miłość. Więc jeżeli proszę, zamiast miłości mi zsyła złą dolę, dręczy, zdradza, poniża, żyje moim kosztem, to mnie zostaje na razie tylko obrona. Do separacji małżeńskiej włącznie. Więc nie próbujmy być lepsi od Boga i powiedzieć, a ja i tak się tam dam zadręczyć, może ten dręczyciel wtedy się wzruszy. Nie wzruszy się. Jakby się mógł wzruszyć, to by ojciec poszedł do marnotrawnego syna, będąc już w obliczu śmierci, i by go próbował wzruszyć darami i swoją obecnością. Nie. Człowiek w strasznie głębokim kryzysie wzrusza się tylko swoim własnym cierpieniem. Bóg nam to tak jasno wyjaśnia, nie próbujmy poprawiać Boga. I przepraszam was za tych księży, którzy uczą jakoś dziwnie, jakoś inaczej. Parę tygodni temu rozmawiałem z jednym z bardzo szlachetnych księży, tak twardo, ja z księżmi rozmawiałem bardzo twardo. I mówię, ty też może tak głosiłeś takie głupstwa, księże drogi, szlachetny ksiądz, że kobieta ma cierpieć, zwłaszcza kobieta, może mężczyzna nie, ale kobiety, że się uczył też cierpienia, a ten się trochę zaczerwienił, mówi, księże Marku, no ja też tak trochę uczyłem, może nie aż tak strasznie, ale trochę tak, za mało mówiłem o prawie do obrony, ale księże Marku, proszę też wziąć pod uwagę, że to były inne czasy, to starszy ksiądz, że w moich czasach 30-40 lat temu, gdybym powiedział na ambonie, kobieto, jeśli cię twój mąż dręczy, czy syn narkomana, alkoholik, to się masz prawo bronić do separacji małżeńskiej czy rodzicielskiej, nie wpuszczać na przykład narkomana do domu, wzywać policję i tak dalej, oddawać sprawę do sądu, to w tamtych czasach by kobiety i tak z tego nie skorzystały, nawet bym to mówił, bo była taka jeszcze mentalność inna, jeszcze były tak zależne od mężczyzn, także w Polsce, nie tylko w krajach muzułmańskich, i same kobiety by tego nie przyjęły, więc musieliśmy stopniowo do tego dochodzić, co jest w Ewangelii, tworząc tą nową mentalność. No i po części, przyznałem po części rację temu księdzu, ale w XXI wieku już możemy mówić całą prawdę. Także my księża, także kobietom. Żadna kobieta nie jest powołana do tego, by się poświęcić komuś z bliskich, być ofiarą. Nie ma takiego powołania do bycia ofiarą. Do bycia darem to co innego, ale dar jest mądry, a nie naiwny. Nie, żadna z was, pań, tu większość jest pań, nie jesteście powołane, by się poświęcić tacie, mężowi, synowi, bratu, komuśkolwiek, księdzu w kryzysie. Nie ma takiego powołania. Jesteście powołani do tego, by kochać i przyjmować miłość. Do niczego innego. Więc kochać wszystkich i przyjmować miłość od tych, którzy kochają, natomiast kochać wszystkich także tych, którzy nie kochają, ale tych, którzy nie kochają, kochać na odległość, na razie. Czyli kocham wszystkich, ale wiążę się z bliska tylko z tymi, którzy też kochają. A jeżeli nie kochasz na razie, jesteś w kryzysie, to ja ciebie kocham, nie bardzo ci to komunikując, bo nie ma jak, natomiast cię nie wpuszczam do domu, nie wpuszczam do serca, przeciwnie jak trzeba, kieruję sprawę do sądu, o na przykład zakaz wstępu przemocowca do domu, a jak się nawrócisz, zmienisz, to wtedy przyjdziesz i cię przyjmę i będę cię kochać z bliska, jak ty zaczniesz kochać. Tu może ostatnia rzecz, zdradzę tajemnicę kolejną, mianowicie, aż się boję powiedzieć, bo to jest strasznie mocne, to w 40, czyli bieżącym roku kapłaństwo odkryłem, mianowicie, że ludzie, którzy są w głębokim kryzysie, nie chcą być kochani. Nie chcą być kochani.
To się ksiądz Marku, nie no, teraz to już ksiądz mówi głupstwa. Jakby ksiądz powiedział, że ludzie w kryzysie nie chcą być upominani, że nie chcą prawdy o sobie, no to tak, bo jak mówimy prawdę tym błądzącym, to chcą nas bić, czy biją. Ale jak ksiądz mówi, że nie chcą być kochani, nie no, to jest absurd, przecież wszyscy chcą być kochani. Nie. Ja też tak myślałem jeszcze do paru miesięcy wstecz, że wszyscy chcą być kochani. Teraz odkryłem, że się myliłem. Otóż kochani chcą być tylko ci, którzy kochają. Tylko ci. Ci, którzy nie kochają, nie chcą być kochani. Oni nie wiedzą o tym. Dlaczego? Dlatego, że dla tych, którzy nie kochają, którzy są w kryzysie, być kochanym jest niewygodne z ich perspektywy. Bo jeżeli kocham drania, który mnie krzywdzi, który jest w kryzysie, czy krzywdzi sam siebie, czy sama siebie, to upominam, to konfrontuję z rzeczywistością, to się bronię przed tym krzywdzicielem, a to jest niemiłe. Więc miłość, okazywanie miłości ludziom szlachetnym, którzy kochają, jest bardzo miłe. Bo jeżeli mój bliski jesteś szlachetny i kochasz, to cię przytulam, to ci ufam, to się tobie zwierzam, to ci dziękuję. No to jest miłe dla ciebie, to chcesz być kochany. Ale jeżeli wchodzisz w kryzys i jesteś draniem, to a ja cię kocham, to nie mylę z naiwnością miłości, z potulnością, z rozpieszczaniem, to ci upominam, to się przed tobą bronię, to na ciebie wzywam policję, bo nie mam wyjścia i tak dalej, to jest dla ciebie niemiłe. To ci nie spłacam długów, to się nie daje już oszukiwać, to się nie daje zmanipulować, już mnie nie przestraszy nawet, że niby popełni samobójstwo. Więc kiedy już się nie daje manipulować, zastraszyć tobie, podporządkować tobie, to się tobie nie podoba. A miłość jest właśnie taka mądra. Więc czy czegoś chcą od nas ludzie w kryzysie, skoro nie chcą miłości? Tak, czegoś chcą, ale czegoś zupełnie innego. Nie chcą być kochani, bo to jest z ich perspektywy w tej fazie życia trudne, przyjmowanie upomnień i obrony naszej, natomiast czegoś chcą. Chcą naszej naiwności, potulności, bezradności. Chcą naszej izolacji od Boga, od ludzi, od parafii, od grup formacyjnych. Chcą naszego zastraszenia, naszej bezsilności, naszego poczucia przerażenia, że nic już nie wymyślimy. Chcą naszych pieniędzy. Chcą, żebyśmy przekupywali policję, sędziów, strażników w więzieniu. Chcą, żebyśmy spłacali długi. Chcą, żeby na nas się wyżywali, bo są nieszczęśliwi, bo nie kochają. Żeby okazywali agresję, bili nas, a my nie zgłaszamy się ani do lekarza na obdukcję, ani na policję. Tylko maskujemy okularami rany. Tego chcą. I nic na to nie poradzimy, więc im bardziej wrócisz, drogi człowieku, do domu i będziesz mądrze kochał tych, którzy są w kryzysie, czyli będziesz upominał, jak to nic nie daje, to się będziesz stanowczo bronił do separacji małżeńskiej czy rodzicielskiej włącznie, im bardziej będziesz kochać, tym bardziej będą wierzgać na ciebie, będą przeklinać, będą krzyczeć, że jesteś fatalnym chrześcijaninem i tak dalej. Nic na to nie poradzisz. A kiedy mogą przyjąć, uznać fakt, że kochasz? Gdy się nawrócą. Wtedy ci przyjdą i podziękują za tą mądrą, twardą miłość, ale ani sekundy wcześniej. Ja nie chciałabym tu z księdzem polemizować, ale przychodzi mi takie... Przeczytałam w dzienniczku u siostry Faustyny, że powiedziała, że wartość cierpienia zrozumiemy dopiero w przyszłym świecie, że ono ma ogromną wartość. To jest jedna rzecz i tutaj, znaczy to polemizowanie to jest w tym momencie, kiedy ksiądz mówi, że cierpienie nie jest łaską, ale no właśnie w tym, co siostra Faustyna powiedziała, że ma ogromną wartość, no zwłaszcza jeśli je ofiarowujemy, prawda, za innych, bo na to przychodzi mi taki artykuł z tego czasopisma Miłujcie się i tam właśnie też no wyszły książki też tej pani, no nie, ona nie jest świętą chyba w tym teraz, pani tej Alicji Lęczewskiej, gdzie właśnie no ona leżała w hospicjum chora i właśnie Pan Jezus tam, no jest to pisane, że jeśli ona no właśnie będzie oddawała te cierpienia no za innych i to ma ogromną moc. Także tutaj właśnie miałabym takie pewną obiekcję tego, dobrze, co ksiądz powiedział. Dziękuję. Dziękuję za tą odwagę, bo trzeba mieć odwagę, żeby się polemizować pięknie. Otóż ja tutaj mówiłem od tej strony, którą trzeba bardzo podkreślać. Bóg nie chce, żebyśmy cierpieli. Natomiast kiedy przychodzą cierpienia od Adama i Ewy, bo sobie sami zsyłamy, bliscy zsyłają, to mamy do wyboru,
my krzywdzeni przede wszystkim, bo tu ten wartość cierpienia jest ukrzywdzonych, nie ukrzywdzicieli, bo jeżeli ktoś, krzywdziciel zadaje cierpienie i sobie i mnie, bo grzeszy, bo nie słucha Boga, no to pójdzie do piekła, to żadna wartość takiego cierpienia, cierpienia z grzechu. Dopóki syn marnotrawny cierpiał, ale się nie nawracał, no to był na drodze do piekła. Natomiast wartość ma, i tu się zgadzam, tylko o tym nie mówiłem, żeby tam to było jasne, wartość ma cierpienie osoby krzywdzonej, osoby niewinnie cierpiącej, jeśli mimo cierpienia, które mi zadaje nie Bóg przecież, tylko zsyła mi człowiek, który nie słucha Boga, jeśli się nie buntuję na to cierpienie, tylko z miłości i zaufania do Boga, że to ma jakiś sens i z takiej ekspiacji za tego, który mnie dręczy, przyjmuję to cierpienie, właśnie bez buntu, bez agresji, bez odebrania sobie życia, bez mszczenia się, więc przyjmuję tak, jak Jezus to przyjmował z potwornym bólem, wiedząc, że to nie jest żadna łaska, tylko próba i nie od Boga, tylko od ludzi. Natomiast pokonanie tej próby jest łaską i bez łaski sobie nie poradzimy. To oczywiście, że jest to wtedy wartość. Tylko dlaczego ja o tym mówię w tym momencie, kiedy Pani mnie do tego zmusiła? Żebyśmy rozdzielili dwie różne rzeczy. Otóż jeżeli mnie ktoś krzywdzi z moich bliskich, bo jest w kryzysie, czy tym bardziej obcy, no to się łatwiej bronić, ale zwłaszcza bliski, bo to się najtrudniej bronić, jeśli mnie krzywdzi, to ja wtedy cierpię, no bo to nie ucieknę od cierpienia, tylko mogę na dwa sposoby cierpieć, na trzy nawet sposoby. Po pierwsze mogę cierpieć w ten sposób, jak większość niestety cierpi, naiwnie, że na przykład mąż mnie dręczy, powtórzę, a ja się daję dręczyć i cierpię strasznie, no ale ja wtedy pomagam mężowi iść do piekła, no bo on będzie mnie jeszcze bardziej dręczył i jeszcze bardziej będzie grzesznie żył i pójdzie do piekła. Co z tego, że ja pójdę do nieba, ale ten drugi pójdzie do piekła. Więc mogę cierpieć naiwnie, wmawiając sobie, że samo już cierpienie, bez bronienia się przed krzywdzicielem, bez mobilizowania krzywdziciela do nawrócenia, czy a jak się nie nawraca, to bez bronienia się, że już jest takie piękne i wartościowe. Nie, wtedy jest naiwnością. Naiwność nie jest wartością. Druga skrajność, druga fatalna droga życia, jeszcze bardziej fatalna, to jest zemsta. Ty mnie na przykład mężu krzywdzisz i zdradzasz, to ja sobie, ty z kochanką, to ja z kochankiem. I wtedy moje cierpienie też jest bez sensu, bo ja wchodzę na drogę grzechu. Czyli i cierpienie przeżywane w naiwności, w pobłażaniu krzywdzicielowi, i cierpienie przeżywane w grzeszności, w zemście i w upodobnianiu się do krzywdziciela jest straszne, jest bezwartościowe, jest złe. No. Natomiast jeżeli jedyne dojrzałe cierpienie to jest takie, że trwam, przyjmuję ten ból, który mi zsyłasz ty człowieku, nie przecież nie Bóg, natomiast przyjmuję to w mądrej miłości. Czyli na przykład ty mężu, żeby dać prosty przykład, upijasz się, ja cię do domu nie wpuszczam pijanego, bo dręczysz mnie i dzieci i ja cię wpuszczając, myjąc, dając ci herbatkę, jedzenie, ułatwiam ci, żebyś się zapił na śmierć któregoś razu, bez sensu. Więc cię nie wpuszczam do domu, stanowczo się bronię, ale cię nie przestaję kochać, nie mszczę się, jestem ci wierna, modlę się dzień i noc, krzyżem leżę, ale ty o tym nie wiesz, więc ja cierpię, ale mądrze, broniąc się przed tobą, nie pobłażając tobie. I wiem, że na razie ty z tego nie skorzystasz, ale Bóg widzi moje cierpienie, to się wchodzi do skarbca Kościoła, to moje cierpienie. Ty na razie nie jesteś na to cierpienie wrażliwy, mój krzywdzicielu, draniu, ale Bóg jest wrażliwy, Kościół się ubogaca w ten sposób, ja rosnę ku świętości. Więc tylko takie cierpienie jest wartościowe i rzeczywiście jest wartościowe. Ja wtedy, kiedy cierpię z powodu błędów moich bliskich, moi bliscy też niektórzy bardzo błądzą, zwłaszcza ktoś tam jeden, a teraz się genialnie nawrócił. Więc kiedy cierpiałem dzień i noc, siwiałem, wiedziałem, że to ma sens, tylko że wiedziałem, że to moje, o tym cierpieniu nie opowiadałem temu draniowi jednemu, który teraz jest na drodze świętości, bo by zakpił sobie ze mnie. Ale wiedziałem, że im bardziej się broniłem i uczyłem całą rodzinę się bronić przed tym draniem, tym bardziej i ja, i cała rodzinaśmy cierpieli, no bo kochamy, ale i drań musiał cierpieć. I dzięki temu się drań zmienił i jest na drodze świętości. I teraz mamy wszyscy radość. Czyli jedyne cierpienie, które ma wartość, to jest to, które jest związane z mądrą miłością. Czyli jeżeli ja cierpię, bo grzeszę, to kiedy jest mądra miłość? Kiedy się nawracam?
i znika cierpienie. A dzięki temu, że się wycierpiałem, nie popełniłem samobójstwa jak Judasz, nie ległem rozpaczy, nie zbuntowałem się na Boga czy na Ciebie, tylko sobie powiedziałem prawdę i się zmieniłem. Więc jeśli ja błądzę, to tylko wtedy cierpienie jest wartością, jeśli używam cierpienia do nawrócenia. Jeżeli natomiast Ty błądzisz, mój bliski, i to strasznie, to tylko wtedy cierpienie ma wartość, kiedy jest powiązane z moją mądrą, czyli twardą miłością do Ciebie, krzywdzicielu. Kiedy ja cierpię niesłychanie, bo Cię bardzo kocham, ale to o tym nie wiesz, natomiast nie przeszkadzam Tobie cierpieć i się stanowczo bronię, żebyś i Ty zaczął cierpieć, bo samo moje cierpienie Tobie do uratowania przynajmniej doczesnego nie wystarczy, więc Ci nie przeszkadzam cierpieć. Cierpienie Ojca z przypowieści Jezusa miało sens, bo Ojciec cierpiał nieskończenie bardziej niż Syn, bo Syn był powierzchowny, dopóki był w kryzysie, marnotrawny był półgłówkiem i powierzchownym i niewrażliwym, zakłamywał samego siebie, zagłuszał emocje, zapijał, zaćpał i tak dalej, więc Syn tam niewiele cierpiał, no ale zaczął coraz bardziej. Natomiast Ojciec strasznie cierpiał, bo kochał, ale cierpiał mądrze. Nie kierował się uczuciami, już mówiłem w homilii, nie szedł do Syna, nie próbował Go ratować, zabierając Mu cierpienie, tylko zostawiając cierpienie. Więc tylko wtedy, kiedy tak mądrze cierpię strasznie, jak mój bliski cierpi, ale powtarzam, mam do wyboru trzy możliwości. Albo cierpieć, bo jestem naiwny, mój na przykład bliski mnie dręczy, a ja się pozwalam dręczyć, myśląc, że to ocali mojego bliskiego, nie. Albo się mszczę, wchodzę też na drogę zła, no to też to ja wchodzę na drogę piekielną. Jedyna, powtarzam, dojrzała, cenna forma cierpienia, nie pochodzącego od Boga, pochodzącego od ludzi, ale cennie przeżywana, to jest ta w mądrej, twardej miłości. Ja po nocach nie śpię, leżę krzyżem, odmawiam wszystkie możliwe nowenny i tak dalej, za Ciebie mój bliski błądzący, ale palcem nie tknę, by Ci odebrać cierpienie, które sam sobie zsyłasz. Po Tobie tylko Twoje cierpienie wcześniej czy później może otworzyć oczy, a jak nawet to nie otworzy oczy, Twoje cierpienie, to jestem bezradny. To się będę modlić dalej o Twoje zbawienie i o to, żebyś w procesie umierania się przynajmniej ostatnią szansę skorzystał. Więc tacy musimy być precyzyjni. Więc jeśli cierpię, ale w połączeniu z mądrą miłością, czyli twardą wobec krzywdziciela, i no to tak, to takie cierpienie jest skarbem. Wtedy też mi łatwiej rozumieć, jeszcze bardziej podziwiać Jezusa, bo jak cierpię, to wiem, jakie to jest trudne, bolesne, no to jeszcze bardziej się zachwycam Jezusem, który mnie kocha aż do szczytu cierpienia. Jeszcze łatwiej potrafię zrozumieć ludzi, którzy cierpią, zwłaszcza niewinni, bo krzywdzeni. Jeszcze mam większą dla nich cierpliwość, wsparcie, żeby się zaczęli wreszcie bronić przed krzywdzicielami. Więc cierpienie na różne sposoby, tak przeżywane, w połączeniu z mądrą, twardą miłością wobec błądzących ma sens. Ale cierpienie powiązane z moją naiwnością, bezradnością, czy z moim mszczeniem się na tych, którzy błądzą, no to wtedy jest na drodze, to wtedy jestem ja sam na drodze fatalnej. Także mam nadzieję, że to doprecyzowało. I to przyjmij jeszcze Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochajmy mocno i mądrze. Amen.